Dwa małe miasta w małym kraju. Jak już mówiłem, Grecja w porównaniu z Imperium Perskim była niedużym półwyspem. Miała kilka małych miast, pilnie zajmujących się handlem, wysokie nagie góry i kamieniste pola, które mogły wyżywić niewielu ludzi. A w dodatku ludność, jak pamiętasz, należała do różnych plemion, z których najliczniejsi byli dorowie na południu, ajonowie i eolowie na północy. Nie bardzo się te plemiona różniły językiem i wyglądem. Tyle, że mówiły kilkoma dialektami, ale bez trudu mogły się porozumieć, jeśli chciały. Niestety często nie chciały. Jak to nieraz bywa, akurat te tak blisko spokrewnione i sąsiadujące plemiona nie potrafiły żyć z sobą w zgodzie, drwiły z siebie nawzajem, a w gruncie rzeczy jedno zazdrościło drugiemu. Grecja nie miała przecież wspólnego króla ani wspólnej administracji. Każde miasto było państwem dla siebie. Coś jednak Greków łączyło. Wspólne wierzenia i wspólny sport. O dziwo nie były to właściwie dwie różne rzeczy, lecz jedna, gdyż sport i religia ściśle się ze sobą wiązały. Na przykład ku czci Zeusa, ojca bogów, co 4 lata urządzano w jego sanktuarium wielkie zawody. To miejsce nazywa się Olimpia. Były tam wielkie świątynie i stadion. Tam też przyjeżdżali wszyscy Grecy, dorowie i jonowie, Spartanie, Ateńczycy, wdowie swoich sił w bieganiu, rzucie dyskiem i oszczepem, w zapasach, wyścigach rydwanów. Zwycięstwo w tych zawodach uchodziło za największy zaszczyt, jaki mógł spotkać człowieka w życiu. Nagrodą była zwykła gałązka drzewka oliwnego, lecz także fetowano zwycięzców. Najwięksi poeci we wspaniałych pieśniach opiewali ich walki. Najwięksi rzeźbiarze wykuwali dla Olimpii ich posągi. Posągi, które pokazywały zwycięzców, jak powożą rydwanem lub rzucają dyskiem, albo jak pod walką namaszczają ciało oliwą. Takie rzeźby widujemy jeszcze dzisiaj w muzeach na całym świecie. Ponieważ na Igrzyska Olimpijskie zjeżdżali co 4 lata wszyscy Grecy, były one wygodnym sposobem wspólnego obliczania dat w całym kraju. Stopniowo weszło to w zwyczaj. Jak my mówimy dzisiaj po Chrystusie, tak Grecy mówili w tym a tym roku, tej a tej olimpiady. Olimpiada oznaczała początkowo okres, zwykle 4-letni, między dwoma igrzyskami. Dopiero później stała się potoczną nazwą samych igrzysk. Pierwsze igrzyska odbyły się w 776 roku przed Chrystusem. A kiedy dziesiąte? Pamiętaj, że przypadały raz na 4 lata. Ale nie tylko igrzyska olimpijskie łączyły wszystkich Greków. Istniała też druga świętość, mianowicie świątynia Boga Słońca Apollina w Delfach. Było to coś bardzo dziwnego. W Delfach znajdowała się w ziemi rozpadlina, z której wydobywały się wyziewy, co na terenach wulkanicznych często się zdarza. Wdychając te opary, człowiek robił się dosłownie zawiany, czyli taki odurzony, że wypowiadał tylko słowa bez związku, jak ktoś pijany albo w gorączce. I właśnie na pozór bezsensowne wypowiedzi wydawały się Grekom nadtajemnicze. Uważali, że to sam Bóg przemawia ustami człowieka. Nad rozpadliną sadzano na trójnogą kapłankę, nazywano ją Pytią, a ze słów, które w odurzeniu bełkotała, inni kapłani układali odpowiedzi. Tak przepowiadano przyszłość. To właśnie była wyrocznia delficka, do której Grecy w trudnych sytuacjach życiowych pielgrzymowali ze wszystkich stron, aby spytać Boga Apollina o radę. A odpowiedź często nie była zbyt łatwa do zrozumienia. Można ją było rozmaicie interpretować. To dlatego jeszcze dziś nazywamy niejasne, tajemnicze odpowiedzi pytyjskimi. Spośród miast greckich przyjrzymy się teraz dwóm najważniejszym – Sparcie i Atenom. O Spartanach już słyszeliśmy. Wiemy, że byli dorami, że przywędrowali około 1100 roku przed Chrystusem, podbili mieszkańców kraju i zmusili ich do pracy na roli. A tych niewolników było więcej niż panów Spartan. Spartanie musieli więc ciągle uważać, żeby ich tamci nie przepędzili. Nie mogli myśleć o niczym innym, jak tylko o tym, że muszą być silni i waleczni, aby utrzymać w ryzach niewolników i okoliczne ludy jeszcze wolne. I naprawdę nie myśleli o niczym innym. Zadbał już o to ich ustawodawca Likurg. Jeśli Spartanom urodziło się dziecko wyraźnie słabe, które w przeszłości byłoby niezdatne do służby wojennej, od razu je zabijano. Jeśli zaś było silne, to musiało stać się jeszcze silniejsze. Ćwiczyć od rana do wieczora, nauczyć się znosić ból, głód i chłód, a przy tym dostawało marne jedzenie i nie miało prawa do żadnych przyjemności. Czasami bito chłopców bez powodu, tylko po to, żeby się przyzwyczaili do bólu. Takie surowe wychowanie jeszcze dziś nazywamy spartańskim. Wiesz, że
Wiesz, że dawało ono rezultaty. Pod Termopilami w 480 roku przed Chrystusem wszyscy Spartanie rzeczywiście dali się Persom wyciąć w pień, bo tak im nakazywało ich prawo. Jak umieć umierać, tak umieć umierać to nie byle co, ale umieć żyć jest może jeszcze trudniej. A o to chodziło Ateńczykom, nie o życie dobre i przyjemne, lecz o takie, które ma sens. Takie, po którym coś pozostaje, kiedy człowiek umiera, z którego będą coś mieć także ci, którzy przyjdą po nas. Zobaczysz, jak się im to udało. Właściwie Spartanie, tacy wojowniczy i dzielni, stali się ze strachu przed własnymi parobkami. Ateny miały znacznie mniej powodów do obaw. Tam wszystko było inaczej, nie istniała taka potrzeba. Kiedyś w Atenach też rządziła arystokracja, tak jak w Sparcie. Istniały surowe prawa, które ustanowił Ateńczyk Drakon. Były takie surowe i twarde, że jeszcze dzisiaj mówimy o drakońskich karach. Ale ludność ateńska, która pływała swoimi statkami po całym świecie i niejedno widziała i słyszała, nie pozwoliła się długo tak traktować. Pewien arystokrata sam był tak mądry, że spróbował zaprowadzić w całym państewku nowy ustrój. Nazywał się Solon, a system polityczny, który wprowadził w Atenach w 594 roku przed Chrystusem, był w czasach Nabuchodonozora, czyli w czasach Nabuchodonozora nazywamy ustrojem Solona. O tym, co będzie, miał zawsze decydować lud, obywatele miasta. Mieli się gromadzić na rynku ateńskim i głosować. Większość miała podejmować decyzje i wybierać radę doświadczonych mężów, którzy te decyzje potrafiliby wcielać w życie. Taki ustrój nazywa się władzą ludu, z greki demokracją. Co prawda, nie każdy, kto mieszkał w Atenach, należał do obywateli mających prawo głosu. Były różnice w zależności od majątku danej osoby. Wielu mieszkańców Aten nie miało więc udziału we władzy, ale każdy mógł do tego dojść. Dlatego każdy interesował się sprawami miasta. Miasto po grecku nazywa się polis, a sprawą miasta była polityka. I na pewien czas zagarnęli jednak władzę pojedyncze arystokraci, którzy zaskarbili sobie sympatię ludu. Nazywano takich samowładców tyranami. Wkrótce lud ich przepędził i od tej pory jeszcze bardziej uważał, żeby naprawdę rządził sam. Opowiadałem już, jakimi niespokojnymi duchami byli Ateńczycy. I tylko ze strachu, że po raz drugi stracą wolność, wyrzucali i przeganiali z miasta wszystkich polityków, którzy mogli zyskać zbyt wielu zwolenników i stać się samowładcami. To był uwolny ateński lud, który pokonał Persów. Ten sam, który potem z taką niewdzięcznością odpłacił Miltiadesowi i Temistoklesowi. Ale jednego z nich tak nie potraktował. Polityka o imieniu Perykles. Perykles tak umiał przemawiać na zgromadzeniach ludowych, że Ateńczycy wciąż wierzyli, że to oni decydują, gdy w rzeczywistości to Perykles dawno już rzecz postanowił. Nie żeby sprawował jakiś nowego rodzaju urząd albo miał szczególną wadę, ale wyłącznie dlatego, że był najsprytniejszy. Piął się coraz wyżej i wyżej i od 444 roku pod Chrystusem, tak, jest liczba tak piękna jak czas, który określa, właściwie sam kierował państwem. Najważniejsze było dla niego to, aby Ateny pozostały potęgą na morzu, co zdołał osiągnąć dzięki sojuszom z innymi jońskimi miastami, które płaciły Atenom również za ochronę, jaką im zapewniał potężny gród. W ten sposób Ateńczycy stali się bogaci i mogli zacząć wykorzystywać swoje talenty także do wielkich spraw. Teraz się cierpliwisz i powiadasz, cóż takiego wspaniałego potrafili ci Ateńczycy? A ja muszę powiedzieć właściwie wszystko, lecz dwie rzeczy interesowały ich szczególnie – prawda i piękno. Na swoich zgromadzeniach ludowych Ateńczycy nauczyli się mówić publicznie o wszystkich sprawach, zajmować stanowisko, argumentować i kontrargumentować. Była to dobra szkoła myślenia. Niedługo zaczęli poszukiwać argumentów i kontrargumentów nie tylko w odniesieniu do zwykłych spraw, jak na przykład czy podniesienie podatków jest konieczne, lecz zajęli się całą naturą. Po części wyprzedzili ich w tym względzie Jonowie w koloniach. To oni zadawali sobie pytanie, z czego właściwie składa się świat, co jest przyczyną wszystkich doznań i zdarzeń. Takie rozważania nazywamy filozofią. Lecz ludzie w Atenach nie tylko na te tematy rozmyślali czy filozofowali. Chcieli też wiedzieć, co jest dobre, a co złe, co jest słuszne, a co niesłuszne. Zastanawiali się, po co człowiek właściwie żyje na świecie i co stanowi istotę wszechrzeczy. Oczywiście nie każdy miał taki sam pogląd na wszystkie te skomplikowane sprawy. Wiele było opinii, kierunków, które ścierały się ze sobą,
jak na zgromadzeniu ludowym. I od tamtej pory to myślenie i to polemizowanie zwane filozofią już nie ustało. A Latyńczycy nie przechadzali się po swoich kolumnowych portykach i stadionach jedynie po to, aby rozmawiać o tym, co jest istotne w świecie, po czym to poznać i co jest w życiu ważne. Oni ujrzeli świat na nowo nie tylko w myślach, ale także oczami. Było tak, jakby nikt przedtem spraw świata nie widział tak po nowemu, tak prosto i pięknie wystawiali je greccy artyści. O posągach zwycięzców Igrzysk Olimpijskich już mówiliśmy. Piękni ludzie wyrzeźbieni bez cienia pozy, jakby to była najbardziej oczywista rzecz na świecie. A najpiękniejsze jest właśnie to, co najbardziej oczywiste. Równie piękne i ludzkie kształty nadawali wizerunkom bogów. Najsłynniejszym rzeźbiarzem bogów był Fidiasz. Nie tworzył takich tajemniczych i nadnaturalnych rzeźb jak niesamowite posągi świątynne w Egipcie. Wprawdzie niektóre z jego rzeźb świątynnych też są duże, wystawne i bogate, z kości słoniowej i złota, ale tchną tak prostym pięknem, mają tyle w sobie szlachetnego, naturalnego wdzięku, który nigdy nie staje się mdły ani wymuskany, że do wyobrażonych w ten sposób bogów człowiek musiał mieć zaufanie. Podobne do posągów były również malowidła i budowle Atenczyków, ale z malowideł, którym zdobili swoje portyki, miejsce zgromadzeń żadne się nie zachowało. Znamy tylko scenki malowane na wazach i urnach, tak piękne, że możemy sobie wyobrazić, co utraciliśmy. Te świątynie wciąż istnieją, stoją też w samych Atenach. Przede wszystkim stoi jeszcze warowny gród ateński, Akropol, na którym w czasach Perykles'a zbudowano nowe świątynie z marmuru, gdyż te wcześniejsze spalili Persowie, kiedy Ateńczycy skryli się na Salaminie. Akropol jest nawet dziś najpiękniejszą budowlą, jaką znamy. Nie ma w nim zupełnie niczego, co byłoby jakoś szczególnie wielkie czy szczególnie wystawne. Jest po prostu piękne. Każdy szczegół oznacza się taką klarownością i prostotą, że odnosimy wrażenie, iż inaczej w ogóle być nie może. Wszystkie te formy, jakich użyli Grecy na Akropolu, są od tamtej pory wciąż stosowane w budownictwie. Greckie kolumny, których istnieją rozmaite rodzaje i które możesz zobaczyć niemal na wszystkich domach w mieście, jeśli tylko uważnie popatrzysz. Ale tak piękne są tylko w Atenach na Akropolu, gdzie nie służą za dekorację i ozdobę, lecz spełniają funkcję, do której zostały wynalezione i pomyślane, by jako pięknie ukształtowane podpory dźwigać dach. Jedno i drugie, mądrość myśli i piękno formy, Ateńczycy połączyli w trzeciej ze sztuk, w poezji. W tej dziedzinie też coś wynaleźli, teatr. Tak jak sport, również ich teatr pierwotnie łączył się z religią, z uroczystościami ku czci Boga Dionizosa, nazywanego także Bachusem. Wystawienia pokazane w jego święta trwały najczęściej cały dzień. Aktorzy grali pod gołym niebem, trzymając przed twarzą ogromną maskę i nosili wysokie koturny, aby z daleka lepiej ich było widać. Sztuki, które wtedy grywano, częściowo się zachowały. Są wśród nich utwory tchnące wspaniałą, uroczystą powagą. To tragedie, ale grają te sztuki zabawne, wyśmiewające poszczególnych Ateńczyków. Bardzo zjadliwe, dowcipne i błyskotliwe. Te sztuki to komedie. Mógłbym ci jeszcze długo opowiadać o ateńskich dziejopisach i lekarzach, pieśniarzach, myślicielach i artystach, a lepiej będzie, jeśli kiedyś sam się zapoznasz z ich dziełami. Zobaczysz, że nie przesadziłem.